Dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym filmie na naszym kanale. Jest to pierwszy film w tym nowym roku 2022. Dawno, dawno nas nie było. Nie było nas od końcówki grudnia, od ostatniego vlogmasu, więc no sporo czasu minęło, można powiedzieć, że miesiąc. Powiem wam tak, planowaliśmy zrobić sobie krótką przerwę, ale krótką, a nie przerwę, która trwałaby aż miesiąc czasu. Z tego względu, że od razu po świętach mieliśmy małe przeboje związane z chorobami. Pojawiła się trzydniówka, dokładnie na Sylwestra. Dzieci miały trzydniówkę. Później Łukasz miał anginę. Mieliśmy szczepienia, bo tak my się szczepimy. I nie będę drążyła więcej tego tematu. My się szczepimy i jeżeli komuś się to nie podoba, to pamiętajcie, każdy ma wybór i swoje zdanie, więc nie wtrącajmy się w czyjeś życie. Więc mieliśmy szczepienia, później znowu to znaczy Łukasz wyjechał, później dostał drugi raz anginę, więc miał anginę całe dość długo, później dzieci znowu nam zaczęły chorować, nagle mieliśmy jakąś jelitówkę, a aktualnie dzieci są na kwarantannie. W sumie to już zostały nam ostatnie 3 dni kwarantanny. Znaczy nie nam, no dzieciom. Ale wiadomo, jak dzieci mają kwarantannę, mama też ma kwarantannę z nimi, więc dzisiaj postanowiłam się dla was ogarnąć, pomalować, bo nie malowałam się dość długo. Zaraz jadę pozałatwiać kilka spraw na mieście. Bo muszę też zrobić jakieś zakupy i będziemy spędzać na pewno następne dni w domu. Nie wiem, jak będzie z przyszłym tygodniem, czy dzieciaki pójdą, czy nie, bo mają katar. Nie jest to jakiś uciążliwy katar, ale katar jest. Nie mamy tego, o czym możecie pomyśleć. Nie mamy. Dzieci były testowane, Marysia była testowana w sumie od Sylwestra 3 razy. Antoś pierwszy raz miał robiony test. Wszyscy około jest ok, są negatywni. Nie wiem, czy no raczej się cieszymy z tego powodu, ale i tak czy siak musimy tyle dni być w domu. Nie planowaliśmy tego, ponieważ dzieci miały jelitówkę, a z tej jelitówki zrobiła nam się kwarantanna, więc no niestety nie mamy wpływu na wszystko, co się dzieje na świecie, na to, z kim mamy kontakt, z kim nie. Jeżeli chcielibyśmy to uniknąć, to musielibyśmy nie wysyłać dzieci do żłobka. A z jednej strony nie chodzi już o to, komu jest lepiej, a komu gorzej, jeżeli chodzi o wysyłanie dzieci do żłobka, ale chodzi o to, że dzieci się dużo lepiej rozwijają i o wiele, wiele więcej się uczą. To jest dla mnie najważniejsze. Ja widzę ogromny postęp w ich rozwoju, jeżeli chodzi o żłobek, o to, jak obracają się w otoczeniu innym, wśród dzieci, ale przede wszystkim o to, czego się tam uczą. I to jest dla mnie ogromny plus. Więc nie było nas długo, powoli już odzyskujemy te siły, mamy chęci na nagrywanie, więc będziemy nagrywać. Planu na ten rok jeszcze jako takiego nie mamy, co będziemy konkretnie dla was nagrywać, bo to zależy dużo od pomysłów, od czasu, no od wszystkiego tak naprawdę. Więc zobaczymy, co czas przyniesie. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Przepraszam was za to, że nas tak długo nie było. Ale czasami dla ludzi, dla każdego człowieka potrzebne jest trochę przerwy, potrzebne jest to, żeby odetchnąć, złapać nowe siły, złapać wenę, pomysły, zastanowić się czasami nad tym wszystkim i pobyć z rodziną. A więc święta minęły nam szybko, już dawno w sumie nie pamiętamy tego. Sylwester, tak jak wam mówiłam, trzydniówka, były gorączki. Natomiast teraz ta jelitówka była najgorsza, Marysia bardzo źle to przeszła, ale już odzyskała siły, jest pełna energii, pełna wszystkiego. Dzisiaj jest w ogóle Dzień Babci, więc dla wszystkich babci wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Oczywiście my mieliśmy ogromne plany na dzień babci i dziadka, no ale kwarantanna sama zadecydowała, jak to wszystko będzie wyglądało, więc cóż, zapraszam was do oglądania. Chciałam wam pokazać jeszcze, bo mam na sobie nowy t-shirt. Taki, jak widzicie tutaj, z lekkim golfem. On jest prążkowany i jest z Sinsay i kosztował 9,99 na promocji. Jest w różnych kolorach. Ja wybrałam siwy i czarny. Najlepiej się czuję w tych odcieniach. I do tego mam jeszcze
również nowe jeansy. Jeansy są z Hajem. Ale co ja chciałam o tych jeansach powiedzieć? Nie wiem, wiecie, tak nie jestem do końca do nich przekonana, ponieważ mają taki odcień, no nie taki, na jakim mi zależało, ale w sumie je zostawiam. Mam nadzieję, że za bardzo się nie rozciągną, bo jednak są z bardzo takiego rozciągliwego materiału i no tak sama nie wiem w sumie, jak to wygląda, ale zostawiam, bo brakuje mi jeansów. Szczególnie w tym kolorze. A ja tymczasem już zostawiam dzieci Łukaszowi i jadę załatwiać te sprawy, które mam załatwić. Chciałabym to jak najszybciej załatwić i mieć już to wszystko po prostu z głowy. Więc tak. Do zobaczenia później. Cześć, ja się jeszcze nie witałem. Pewnie Natalia wymówiła, dlaczego nie nagrywaliśmy. Nie wiem, szczerze mówiąc, co powiedziała, ale nie nagrywaliśmy, po prostu nie mieliśmy czasu. To chyba po pierwsze, a poza tym nie było czasu, bo były choroby. Nie były choroby i chyba też chcieliśmy odpocząć od tego po vlogmasach. To po pierwsze, u nas już dawno nie ma ozdób świątecznych, 7-8 chyba stycznia wszystko posprzątaliśmy. Także u nas wszystko już wróciło do normy. Trochę jest więcej miejsca, bo małe przemeblowanie zrobiliśmy. Już jak widzicie, nie ma kuchni w tym miejscu, tylko jest zamiast wózka. Także jest u nas bardziej elegancko. Jest południe, Anto śpi, Marysia nie chce iść spać. Siedzę z nią i na tablicy próbujemy uczyć się cyferek. Cyferek, później pewnie będą literki. Już chyba, nie wiem, czy nie za wcześnie, ale raczej wydaje mi się, że już ten wiek, gdzie no, nie chodzi mi o przepisywanie, w sensie, żeby potrafiła napisać jak 1, 2, 3, ale bardziej, żeby wiedziała, jak wygląda 1, 2, 3. Bo liczyć u mnie, jak się jej chce, to nie ma z tym problemu. Do 10 po polsku i po angielsku chyba też, nie? Po angielsku też liczy do 10. Nauczyła się po angielsku liczyć szybciej niż po polsku i nauczyła się tego z bajek Cocomeli, czyli pisze się Cocomelon. I to jest na YouTubie i szczerze mówiąc fajne rozwojowe bajki, gdzie dziecko szybko łapie angielski. Jedyna rzecz, która została po świętach, to poduszki, które po prostu lata moment kupimy nowe poszewki i po prostu wymienimy. Nasz dzisiejszy obiad to są ziemniaczki w śmietanie zapiekane z serem typu takiego parmezanowego, typu parmezan, twardych ser, naprawdę tym to można gwoździe wbijać. Do jedzenia takiego się kompletnie nie nadaje. No średnio, nie? Generalnie. Przywiozłem go z Holandii, bo byłem w delegacji w Holandii. I powiem wam szczerze, polecono mi go, że jest naprawdę świetny. Znaczy, nadaje się do jedzenia, ale jest specyficzny. Lepiej smakuje w potrawach. U nas wczoraj były zamiecie śnieżne, wiatry. W tym momencie tak prezentuje się pogoda na zewnątrz. Dawno pewnie bloku nie widzieliście, które budują. Jak widzicie, już jeden, nie wiem, czy to już ostatnia kondygnacja, czy będzie wyżej. A drugi już tam widzicie, że wyrasta, już jest zapewne garaże postawione. Jedyne, co po świętach zostało, to właśnie choinka, którą tradycyjnie podlewamy, a później w okresie już wiosennym oddajemy moim rodzicom, którzy sobie sadzą gdzieś to w swoim sadzie. W ten weekend siedzimy w domu do 22 i 24. Nie, przepraszam, do 22 i 23 nasze dzieci mają kwarantannę. Co ciekawe, już drugi raz mamy tak, że jedno dziecko ma kwarantannę krócej, drugie dłużej. Nie wiem, z czego to wynika. Nie, tym razem to wiemy z czego, bo tak? Jedno było dłużej. Ja mam kwarantannę, ja mam kwarantannę. A Antek był dłużej, tak? Antek? Bo ona była chora. Antek ma kwarantannę. Antek ma jeden dzień dłużej kwarantannę, tak. Tak, i ja też mam kwarantannę, bo jesteśmy na to chorzy i nie możemy iść
na śnieg, bo dziś idziemy na fajentanę to samo. Okej. No i w międzyczasie oczywiście grypa żołądkowa w tej kwarantannie, właśnie znaczy przed kwarantanną, zaczęło się od grypy i tak później dostaliśmy informację, że mieliśmy jechać w ogóle na ten weekend na dzień babci i dziadka, a no niestety no plany wzięły w łeb, dlatego że dostaliśmy informację o kwarantannie. Dzisiaj też usłyszeliśmy, że kwarantanna jest skrócona w Polsce do 7 dni, natomiast w naszym systemie nic się nie zmieniło. Bo ona wchodzi od 24. A, bo tak, Natalia sprawdziła, że od poniedziałku dopiero wchodzi to ustawowo, czy jak to zwał, tak zwał. Więc na kwarantannie niestety musimy zostać, nigdzie nie możemy się ruszyć. A Marysiu się wrócił i humor, i apetyt. Tak. Ze wszystkim, siedząc w domu cały czas, nawet nie móc wyjść na spacer. Ciężko. No, ciężka sprawa. Ja tutaj Natalię staram się wspierać, ale czasami po prostu wychodzi z siebie i staje obok. No do tego doszło to, że ja też w międzyczasie byłem w delegacji w Warszawie i gdzieś tutaj musiałem tą swoją rodzinkę zostawić na chwilę. To masz babówkę, to jest. Jedz, Marysiu, tak? Ja tutaj opowiem naszym widzom. Marysia zawsze układa te puzzle, jak tylko słyszy, że Antek idzie spać, to pierwszy leci na odstrzał Tomek i mówi, że od razu chce go. Jest to bardzo duży puzzle, bo jeden puzzle naprawdę, zobaczcie, jest tej wielkości. I ostatnio ona mi mówiła, jak ja mam układać. Można pamięć bardziej znam, można. Dokładnie. Ale drzewko płcia. Od niedawna zaczęła też brać ze sobą i dzisiaj faktycznie poradziła sobie całkowicie sama. Tutaj mamy płcio, gdzie co położyć. Tutaj mamy takie sceny, w których są różne pokoje. Tutaj mamy różne rzeczy, które w tych pokojach są. Tak jak torebka na przykład, klucze, łyżka, lalka i to wszystko trzeba wrzucić do odpowiednich pokoi. Z tym Marysia już sobie od dawna radziła, więc tutaj z tym szybko leci. Generalnie już od paru miesięcy nie ma z tym problemu, ale polecamy, naprawdę bardzo fajna układanka. My będziemy właśnie wkładać tutaj jedna z fajniejszych zabaw w tej stali. Znaczy Antek dostał to na Mikołaja. Przyszłam już sobie zmyć makijaż i chciałam skorzystać z chwili, że będę sama i będzie cisza, ale już tutaj przydreptał mój, nie wiem, nie widać go, dobra, mój mały pomocnik, a toś myślałam, że jednak zajmie się chwileczkę czymś innym, bo jeździł samochodem, no ale jednak już tutaj loczek przyszedł, nie? Tak. No, tak. Także widzicie, oczywiście tyle rzeczy on by tutaj chciał. Może to, może być? Tak. Tak? Gdzie masz płyn? No. To leć po płyn. W twojej kuchni jest. Chciałam pokazać wam tak mniej więcej, czym zmywam teraz makijaż. Dzisiaj nowinę się zmalowałam. Około półtora tygodnia. I dzisiaj strasznie mnie oczy piekło. Musiałam aż wyjąć soczewki, przemyć i włożyć jeszcze raz. I w sumie to już nie mogę się doczekać, aż zdejmę soczewki, aż zmienię makijaż. Tak strasznie mi się oczy piekło, że nawet próbowałam się zdrzemnąć. No nie mogę. Próbowałam się zdrzemnąć i nie mogłam, bo jak miałam zamknięte oczy, mnie strasznie bolało. Chciałam wam pokazać, ponieważ mam kilka nowości, których aktualnie używam już od ponad miesiąca. Dla niektórych to nie będzie zapewne nowość. Dla mnie jest to nowość. Jak na razie. No jestem zadowolona, aczkolwiek nie widzę aż takich efektów, jakie może bym chciała widzieć, ale wiem, że to jest coś, co potrzebuje dość sporo czasu, żeby skóra go przyjęła, przyzwyczaiła się i tak dalej, więc już wam pokazuję.
To są między innymi trzy nowości, których aktualnie używam i po kolei Wam coś o nich powiem. Retinol, oczywiście firma Nakomi. Retinol półprocentowy. Zaczynałam od wprowadzania go 2 razy w tygodniu. Aktualnie jestem na wprowadzaniu go 3 razy w tygodniu. Był moment, że widziałam lekkie złuszczenie się skóry. Aktualnie czuję, że ta skóra jest bardziej wysuszona, dlatego bardziej ją nawilżam. Nie widzę na razie jakichś większych efektów. Owszem, zdarza się, że skóra, że na buzi coś wychodzi, tak? I to jest podobno naturalne i to jest ok. Zajmuje to dość długo czasu wprowadzanie retinolu, ponieważ nawet do pół roku. Więc no, podobno warto i warto poczekać na te efekty, które później będą, więc stosuję. Na dzień używam ceramidy 5%. Natomiast na noc, jeżeli nie używam retinolu, to używam serum z peptydami 10%. Po tym i po retinolu szczególnie muszę nawilżyć swoją skórę, czuję, że jest bardziej wysuszona. Oczywiście na dzień używam Morning Cappuccino, na zmianę w sumie, z nowym Creme Cloud, nie wiem. Jest to krem ekstremalnie nawilżający na dzień z wodą brzozową i naprawdę jest mega nawilżający, jestem z niego bardzo zadowolona. Czasami używam go też na noc, kiedy wiem, że czuję, że ta moja skóra jest bardziej wysuszona, na przykład jak stosuję peptydy albo retinol. Oczywiście niezmiennie na noc też Fluff Cream, Sleeping Cream. Bardzo lubię te kremy. I jeszcze mam jedną nowość z marki Fluff. Jest to puszysty krem pod oczy. Szczerze, średnio jestem z niego zadowolona. Myślę, że kolejny raz go nie kupię z racji tego, że nie czuję, żeby ta skóra była nawilżona tak, jak ja bym chciała. Zdecydowanie bardziej wolę Natu Handmade Kawę Proszę. Bardziej się wtedy... Oj, Marysiu. Bardziej wtedy czuję, że moja skóra jest pod oczami nawilżona, a to średnio bardzo. Niestety, ale już mam całą brygadę, więc więcej Wam nie powiem. To było naprawdę na mega szybko Wam powiedziane. Za chwilę, Mario. Na mega szybko Wam powiedziałam to, co aktualnie używam, bo jest bardzo różnie. Ale jeszcze jedną rzecz Wam chciałam powiedzieć, że tak, ja zamawiałam to ze strony chyba... Nie oryginalnej Fluff, ale Nakomi może? Jakoś tak. I te kremy, które kupowałam dotychczasowo w Rossmanie, a te kremy, które zamówiłam od nich, mają mega dziwny zapach. Nie jest to ten zapach, który ja kupowałam w Rossmanie. Powiem Wam, że na przykład ten krem pod oczy, dla mnie on śmierdzi. Tak samo jak krem na noc Sleeping Cream. Dla mnie też to śmierdzi strasznie. Ja znam te kremy i wiem, jak one powinny pachnieć. Dlatego mega jestem sceptycznie nastawiona do tego, żeby zamawiać kolejny raz przez internet te kremy, ponieważ dla mnie one po prostu cuchną i... Ogromny to jest minus, ogromny. Uciekam kąpać dzieciaki. Na razie to tyle. Myślę, że jeszcze będziemy kontynuować tego vloga, więc zostańcie z nami. Witam Was bardzo serdecznie w sobotę. Już jest w sumie południe, 12, Antek śpi. Marysia sobie jak zwykle ułożyła już jedne puzzle, już je schowała, teraz zajmuje się... tą serią Łukasz Wam wczoraj pokazywał płcio, gdzie to położyć. Natomiast ja będę robiła sobie kawkę, a do kawki mamy coś super, już Wam pokażę. Do kawy mamy szarlotkę, jabłecznik, różnie nazywają. Już tak, już dzisiaj... Za chwilę. Ty chcesz też kawkę? Dobrze, zrobię, okej. Nie wiem, co mówiłam. Aha, że już zjedliśmy trochę. Jeszcze jedliśmy taką gorącą z lodami i było przepyszne. Jest bardzo słodka. Jeszcze jak posypałam tym cukrem pudrem, to już w ogóle mega słodkie. To mocniej musisz włożyć. Bardzo słodkie, ale fajne. Muszę sobie kupić ogólnie mniejszą blaszkę trochę. Ale dużo jest jabłek w środku, ponieważ ja miałam przygotowane
W sumie ja robiłam to rok temu. Takie jabłka właśnie do szarlotki w słoiku i mam jeszcze kilka, więc na pewno jeszcze kilka szarlotek będzie. I tak nam mija sobota. Łukasz pojechał do pracy nagle, musiał tam na kilka godzin sobie pojechać, więc pojechał, a my zostaliśmy w domu. Marysi ostatni dzień kwarantanny, Antka jutro, więc leci, podgrzewam już im zupkę, krupnik. I co jeszcze? Śnieg zaczął padać, tak pruszy sobie fajnie. U moich rodziców na Warmii i Mazurach jest bardzo dużo śniegu podobno. Nie wiem jak u moich teściów, ale teściowa mówiła, że też spadł śnieg. Więc tak, będziemy pić kawkę. Później Marysia zje zupę. Mam nadzieję, że się zdrzemnie. Zobaczymy, bo wczoraj było bez drzemki i było bardzo ciężko. No Marysia jednak, powiem wam, że bardzo wymęczyła ją ta jelikówka. Czekajcie. Mówiłam wam, że bardzo Marysia wymęczyła ta jelitówka i dziecko mi wtedy zasypiało. Po prostu samo z siebie się układło i Marysi nie było. Natomiast teraz jest już troszkę... już odzyskała te siły, już nie potrzebuje tyle snu. Więc wczoraj nie było snu, a natomiast dzisiaj mam nadzieję, że się uda trochę. Więc robię sobie kawkę, zsiadam, pewnie jeszcze coś poczytamy. I odpoczniemy troszkę. Jak widzicie, ja dzisiaj w okularach i bez makijażu z tego względu, że od wczoraj bardzo boli mnie oczy. Nie wiem o co chodzi, ale mega mnie szczypią. Nawet nie mogłam spać. Rano w ogóle miałam ogromny problem. I to nie to, że światło, że coś. Po prostu mnie szczypały, nawet jak miałam zamknięte oczy, więc nie wiem. Ale okej, robimy sobie kawkę i odpoczywamy. Co, za zimne? Witajcie w sobotni wieczór. To dzisiejsza nasza deska serów. Holenderska cegła. Jest mega twardy. Gouda, do tego nowy ser. Nie Gouda, królewski. Królewski, przepraszam. Tu nowy ser dzisiaj kupiłem, po prostu taki mały kawałek ze drogą owczy. Tylko że długo dojrzewający, więc też ser twardy. Camembert, do tego jeszcze jest gorgonzola i dzisiaj kupiliśmy brie, ale w wersji czosnkowej. Winogron nie było, więc dorzuciliśmy oliwki, tradycyjnie oczywiście miód, no i chleb tostowy, dlatego że też bagietki nie udało mi się zdobyć, także tak wygląda nasza kolacja. No i oczywiście jak sery, to i Netflix. Cześć, witajcie w niedzielny poranek. Dzisiaj naszej Marii się skończyła kwarantanna, więc na pewno z tatą pójdzie na spacer, pojedzie załatwić parę spraw. Musimy gdzieś tam się spotkać z moim bratem i zatankować paliwo na następny tydzień. Bo Natalia nie lubi tego robić. Także zapraszamy do spędzenia dnia dzisiejszego razem z nami. Idziemy robić śniadanie, zapraszam. Tutaj Marysia pomaga przygotować tortillę, rozdziela dosłownie każdy płatek sałaty odpowiednio do każdego placka. Dzisiaj rodzice jedzą tortillę. O, do tych naszych tortilli jeszcze właśnie dajemy tego twardego holenderskiego sera. Powiem wam, naprawdę bardzo podkreśla smak tortilli, bo ostatnio też taką podobną robiliśmy. Co tutaj dokładnie dajemy, kochanie? Dajemy majonezu, tak? Albo jakiś tego... serek, nie miałam serka. Albo serek typu Haga na przykład, tak? No jakiś śmietankowy, albo chrzanowy jest wtedy fajny. Dajemy cebulę, właśnie sałatę lodową. Albo rozponkę, rukolę, no cokolwiek. No tak, no generalnie. Do tego boczek smażony, pomidor, odrobinę ogórka świeżego. No i właśnie ser koniecznie, nie? Albo żółty chociaż, albo no taki twardy jest najlepszy, bo wtedy całkowicie inny smak jest. Kuku! Andy! Tutaj jeszcze wystąpili się pieczarki. Smażą, natomiast ja tutaj dla dzieci specjalnie przygotowałem placuszki ziemniaczano-gruszkowe. Ziemniaczano. Nie ziemniaczano-gruszkowe, tylko
jabłkowo-gruszkowe. Za chwilę będę smażył, żeby dzieci już mogły jeść. No i smażą się nasze racuszki, w sumie takie ala bardziej niż placuszki. No i słuchajcie, płyta pęknięta będzie wymieniona we wtorek szybka. Czekaliśmy na szybę od końca października. Wyobrażacie sobie, jaka jest dostępność niektórych rzeczy w tym momencie na świecie? Się śmiałem do Natalii, że nie wiem, czemu pomyślałem o racuchach, ale czy racuchy są z ciasta drożdżowego. A to są po prostu placki częściowo z proszkiem do pieczenia. No i nasze tortille już ugrillowane. No, Marysia tutaj specjalnie dotyka, nie wiadomo czemu. Czy macie też takie dzieci, które są niesforne i po prostu w ogóle się nie słuchają? Bo nasza Marysia właśnie taka jest, Antoś w sumie to samo. My tutaj z Marysią kroimy warzywa na dzisiejszy obiad. No i teraz w słupki idzie marchewka. Tutaj już mamy cebulkę pokrojoną, pora i cukinię. Jeszcze została papryka i marcheweczka. Robimy pyszny obiadik, mam nadzieję przynajmniej. Smażymy teraz kurczaka obtoczonego w mocy ziemniaczanej. Potem dodajemy warzywa i sos, który jest już przygotowany specjalnie z soku cytryny, sosu sojowego i miodu. Do tego wcześniejszego dania przygotowałem ryż po kantońsku. Jednej rzeczy nie dostałem, to niestety oleju sezamowego. Mógł wtedy by być jeszcze lepszy smak, kochanie. Natomiast daliśmy zwykły sezam. Tutaj po prostu ryż gotował się w kurkumie. Do tego mieszanka warzyw, omlet z sosem sojowym, sos z sosem sojowym i z czosnkiem. Wszystko usmażone, później wrzucone. Dorzucamy ryż, dolewamy sos pokrojonego omleta. I powiem wam, że naprawdę bardzo genialne danie. Same w sobie. Przed chwilą z Marysią tutaj walczyliśmy, robiliśmy bułeczki. Także poznańskie właśnie sobie się garują. I znaczy w momencie, kiedy piekarnik się nagrzeje, to wchodzą do pieca na 230 stopni na 14 minut. Także w tym tygodniu mamy 9 pysznych bułeczek na śniadanie zapewne. Także nie zamieszczałem w sumie jeszcze w cook vlogu bułek poznańskich. Muszę to któregoś dnia zrobić, bo w sumie materiał mam nagrany. Także bułki rosną, zaraz będziemy je piec. Później pokażę wam efekt końcowy. No już jest 21, dzieci śpią. Ja już od godziny montuję vloga, tak żeby jutro rano zdążył wyjść. Natomiast chodźcie, pokażę wam, jak finalnie wyszły bułki. A więc bułeczki wyglądają całkiem fajnie. Fajnie wyrosły. Tutaj oczywiście te podziały wynikają z tego, że one się łączą podczas pieczenia, dlatego że nasza blacha nie jest zbyt duża, żeby piec takie duże bułki. Jak widzicie, jest ich 8, a było 9. Dlatego, że zdążyliśmy jedną zjeść. W tej chwili już są już chłodne, więc zaraz je będziemy chować częściowo do mrożenia, częściowo do naszego chlebaka na jutro, na przykład na śniadanie. Także polecam, naprawdę warto zrobić własne bułki. Tutaj Natalia wzięła się za chipsy i za porządkowanie spraw ze swoimi paznokciami. My już przybrani, gotowi do spania, także montuję film i pewnie gdzieś koło 22:30 będzie skończony. Dziękujemy, że z nami jesteś. Jak oglądasz ten film, nie zapomnij o subskrypcji kanału. No i oczywiście postaw łapkę w górę. To jest dla nas bardzo ważne w rozwoju naszego kanału, także dziękujemy, trzymajcie się i miłego wieczoru, dnia, w zależności kiedy to oglądacie. Cześć!